To chce nienawiść. Nie, 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 na historię. Chcieliśmy przed oknami wojewody powiedzieć nie przeciwko manipulacjom historii, przeciwko zamiataniu historii pod dywan, przeciwko ideologizacji i powiedzieć przede wszystkim tak, bo to nie jest projekt negatywny, tak jak tu po sąsiedzku widzicie. To nie jest projekt, który ma siać nienawiść. To jest projekt, który nazwaliśmy projektem dla pokoju. Projektem dla pokoju, bo w przestrzeni tego miejsca chcemy zbudować inną jakość i nadać nowy sens. Wyobrażam sobie, że nie wchodząc w materię artystyczną, że część muzealna pomnika mogłaby mieć różne lokalizacje, mogłaby się znajdować, mówię to dokładnie, po drugiej stronie ulicy 22 stycznia, gdzie jest przestrzeń, dość spora przestrzeń, gdzie mogłoby powstać takie muzeum z kładką nad ulicą bądź przejściem pod ulicą, które stworzyłoby opowieść o historii Warmii i Mazur XX wieku na takich 8 filarach. Ten projekt dla pokoju byłby hołdem i przestrogą. Hołdem dla niewinnych ofiar przemocy niemieckiej i sowieckiej. Przestrogą dla przyszłych pokoleń, głównie poprzez nawiązanie do obecnej agresji Rosji na Ukrainę. Pierwszym filarem byłyby zdarzenia wojenne z Prus Wschodnich w roku 1914. Nie zapominajmy, że ten dom powstaje w 13 roku. W 14 roku Erich Mendelssohn idzie na wojnę, walczy we Flandrii. Nic wielkiego się nie zachowało, ale wiemy o jego antywojennej postawie. Taki punkt wyjścia do tego, co się stało, też metafora, bo przecież Państwo wiedzą, że Ksawery Lunikowski do budowy pomnika wykorzystał granitowe płyty Stahlenberg Nationaldenkmal, który był wybudowany ku chwale zwycięstwa niemieckiego nad Rosjanami. To też jest ważne. Drugim filarem byłby plebiscyt i rok 32. Nie możemy opowiadać historię linearnie, ale tak segmentowo. To są ważne zdarzenia w historii południowych Prus Wschodnich, historii Europy, no i naszego Warmii i Mazur. Nie będę wchodził w detale, rok 1920 roznieca nacjonalizmy. Rok 1932 jest smutnym przykładem tego, jak można manipulować społeczeństwem, doprowadzając do tego, że polsko mówiąca, po mazursku mówiąca, jeszcze ciągle ludność mazurska wschodnich powiatów mazurskich w 70% wybiera Narodowo-Socjalistyczną Partię Robotniczą Niemiec, NSDAP. I nie możemy tego tłumaczyć prostymi faktami, że stali się nazistami. Nie. Musimy stworzyć opowieść o tym, dlaczego, jak, o mechanizmach. Trzeci filar to jest ten zasadniczy, czyli wojna, 39-45. Okrucieństwa sowieckie nie zaczęły się bez powodu w 1944 i 1945 roku. Coś było przed. I znowu jest ten symboliczny pomnik tanenberski, na który musieli patrzeć więźniowie Stalagu Hohenstein 1B w Olsztynku dzisiejszym, bo on był widoczny stamtąd. Również polscy jeńcy znam te opowieści bezpośrednio od tych, którzy przeżyli. Więc chciałbym, żeby ta wojna wybrzmiała w tych różnych kontekstach. Żeby to nie było tak, że na fali zdarzenia, które nas bardzo dotknęło, które nas, niezależnie jak, ale nas zmieniło, myślę o wojnie rosyjskiej przeciw Ukrainie, żebyśmy umieli zbudować i z tamtego doświadczenia, i z tego najnowszego, tak bolesnego, nową opowieść o Polsce, o Olsztynie, o Warmii i Mazurach, o Europie, bo to jest szansa zbudowania takiej opowieści. Czwarty filar
To jest stalinizacja Polski do 1956 roku. To wtedy, w tym najgorszym okresie, Dunikowski dostaje zlecenie wykonania pomnika. W 1949, 1954 go finalizuje. Piąty filar to jest biografia Sawerego Dunikowskiego, niekonwencjonalna. I wcale nikt nie każe, żeby to był człowiek ze spiżu, ze stali czy z żelaza. Właśnie nie. Ja nie rozumiem, wiecie Państwo, jak może być, że istnieje renomowane muzeum, część Muzeum Narodowego imienia Sawerego Dunikowskiego, a jednocześnie ten sam minister, który jest jego zwierzchnikiem, każe niszczyć pomnik, który jest dziełem Dunikowskiego. Ten Dunikowski wychodzi też 27 stycznia z Auschwitz po 5 latach uwięzienia w obozie koncentracyjnym. No i filar szósty to są polskie spory o pamięć po 1956 roku. One też muszą wybrzmieć. Ja nie chcę niczego wygładzać. Opowieść o historii to nie jest opowieść, w której mistrz wychodzi i mówi tak było. Nie. Są różne głosy o historii i nie bójmy się tych różnych głosów, no bo kontrowersyjność to jest to, co nadaje sens dialogiczności. Bez kontrowersji, bez różnic nie ma dialogu, czyli nie ma demokracji. Siódmy filar to jest ten okres po 1989 roku. Już nie było cenzury i mogliśmy się różnić i wcale nie było to piękne różnienie, ale było i niech będzie. Ósmy filar to jest coś, co otwiera się dla nas, na nas, który nie ma końca. Taki open end, Hyde Park, w którym byśmy mogli wyrażać też swoje emocje, bo one są potrzebne. Nie da się zamknąć takiej wystawy bez wyrażenia swoich emocji, tych dobrych i tych złych, ale w sumie, jeżeli te emocje się kumulują, to później wybuchają. I to jest złe. Kant niedaleko mieszkał w Królewcu. Imperatyw kategoryczny stworzył, polegający na tym, że mamy postępować tak, jakby dla nas człowiek był celem. I wydaje mi się, bo nieraz rozmawiałem z Robertem, bo miałem też różne koncepcje, że ten pomysł etyczny pokoju tutaj, przy tym pomniku wojny i pokoju, ostrzeżeniem, pomnik tym jest ostrzeżeniem, a jednocześnie zachętą do wolnego i krytycznego myślenia o naszej tożsamości, powinien zostać jako ten punkt centralny naszej historii, a jednocześnie, chciałbym to jeszcze raz powiedzieć, jako miejsce zabawy, miejsce otwarcia, bez samochodów, bez tych roślin tu i ówdzie i bez przeszkód, bez tych śmiesznych, świńskich, ograniczających umysł tych ludzi, którzy tutaj powiesili znaków, ponieważ my chcemy żyć w demokracji w sposób etyczny i w sposób pokojowy. To nie znaczy nie bronić swoich wartości. Szanowni Państwo, apel w obronie pomnika Sawerego Dunikowskiego w formie petycji, co jest ważne, został uruchomiony, jak pani Kornelia Kurowska wspomniała, 20 czerwca tego roku przez 18 w sumie osób. Osób, które są przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki. Osób, co ważne, związanych z zamieszkaniem lub pracą z Olsztynem lub szerzej z województwem warmińsko-mazurskim. Do wczoraj petycję podpisało 588 osób, w tym z samego Olsztyna bądź z regionu ponad 320 osób. Oprócz tego osoby z kraju i ze świata. Ustanawiając tę petycję i podpisując się pod nią, te wszystkie osoby zrealizowały nie tylko swoje podstawowe prawa polityczne, ale przede wszystkim podjęły aktywne działanie na rzecz pozytywnego kształtowania idei dialogu społecznego. Pragnę zwrócić także uwagę, że ta petycja jest pewną formą sprawowania kontroli wykonywania polityki państwowej w obszarze polityki historycznej przez władzę, ale także stanowi element partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy. Dzień dobry Państwu, Marta Kamińska. Dla mnie przede wszystkim nie rozumiem kwestii burzenia historii, burzenia pewnych śladów.
Mam wrażenie, że my w ogóle w Polsce nie umiemy rozmawiać o trudnej historii. To jest trochę taka próba. A jednocześnie dla mnie ten pomnik też jest taką przestrogą. Przestrogą, którą uważam, że powinna zostać w miejscu publicznym. Tego, że musimy pilnować naszej wolności, pilnować naszej demokracji. I nie chciałabym, żeby ten pomnik tak po prostu zniknął z Olsztyna. On tutaj jest dłużej niż ja tak naprawdę. Ja odkąd tylko przyjeżdżałam do Olsztyna, to ten pomnik tu był, zawsze go widziałam. I traktujmy ten pomnik jako właśnie okazję do tego, żeby uczyć o historii, rozmawiać o historii, żeby się ona nie powtórzyła. Dziękuję. Szanowni Państwo, szanowna Pani Profesor, Panie Profesorze, zebrani na dzisiejszym spotkaniu. Bardzo gorąco chciałbym i serdecznie podziękować za tą inicjatywę, bo jest na pewno ona niezwykle ważną, o czym Pan Profesor, Pani Doktor przed chwilą również mówili, bo dzięki Waszej aktywności, Waszych przyjaciół, znajomych, środowiska kultury, historii, organizacji pozarządowych, różnych związków i stowarzyszeń, architektów, urbanistów, dzisiaj toczy się dyskusja, nadal toczy się i całe szczęście, na temat naszej historii, na temat również dzieła Ksawerego Dunikowskiego. Wojna wywołana przez Putina przywróciła bardzo wiele wątków związanych zarówno z historią naszego miasta, jak i również oczywiście były organizowane różnego rodzaju happeningi w obrębie i na Placu Dunikowskiego i na pomniku. Wiemy, że po pierwsze Instytut Pamięci Narodowej zmienił zdanie po rozpoczęciu tej wojny. Oczywiście w przypływie pewnych emocji też nigdy od tego nie uciekam i mówię, wystąpiłem do pana ministra kultury o zdjęcie ochrony konserwatorskiej, z czym pan minister Gliński się nie zgodził i stwierdził, że jest to wybitne dzieło Ksawerego Dunikowskiego, z czym ja absolutnie i chyba wszyscy się zgadzamy i że pójście tą ścieżką byłoby bardzo długą drogą, gdzie potrzeba byłoby wielu analiz, ekspertyz, ażeby do tego doprowadzić. No ale jak to zwykle bywa, obecnie rządzący lubią i lubują się pójściem na skróty, a więc po prostu powołując się na aspekt społeczny, po prostu pan minister Gliński, oczywiście współdziałając z IPN-em, podjął decyzję o uchyleniu uchwały z 1993 roku dotyczącej wpisania tego obiektu, dzieła Ksawerego Dunikowskiego do rejestru zabytków. Uchwała została uchylona. W tym momencie zostały wydane decyzje, jak Państwo wiecie, przez postanowienie IPN-u, decyzja wojewody warmińsko-mazurskiego o rozbiórce z natychmiastowym rygorem wykonalności, a więc przymuszenia prezydenta już i teraz do rozbiórki. Więc chciałem jednoznacznie powiedzieć, zawsze to powtarzam, dzisiaj po wcześniejszych moich spotkaniach, gdzie tak jak mówiłem, 24 luty 2022 wybuch wojny, emocje, barbarzyństwo Rosjan, powrót do historii, ale jednocześnie w swoim działaniu powiedziałem, że ostatecznie to zapytam mieszkańców, jakie mają stanowisko wobec naszej historii, jak i również elementy tej historii, tego pomnika, który wtedy już była propozycja, żeby stanowił swoiste muzeum pamięci, które jakże ważne i potrzebne jest właśnie dla chociażby edukacji młodego społeczeństwa,
chociażby dla ochrony wybitnego dzieła Ksawery Gudyńkowskiego. A więc, szanowni państwo, dzisiaj, jeśli chodzi o tą sytuację, w której jesteśmy, chciałbym powiedzieć, że stosuję prawo, wykorzystuję prawo, odwołuję się od wszystkich decyzji, które pan wojewoda na mnie nakłada. Oczywiście pan wojewoda ostatnio mi zagroził, że kara będzie 30, 50 tysięcy do 200 tysięcy złotych. Oczywiście mieszkańcy zostaną ukarani, bo to z budżetu publicznego należało będzie ewentualnie zapłacić. Ale mam nadzieję, że przyjdzie jakaś refleksja, że pan wojewoda, oczywiście bez jakichkolwiek nacisków, bo ja rozumiem, że no niestety różnie to może wyglądać, będzie postępował zgodnie z prawem, bo prawo obowiązuje wszystkich. I również jestem co do tego przekonany, że moje odwołanie, które jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, jak najszybciej zostanie rozpatrzone. Decyzja rygor natychmiastowej wykonalności zostanie zawieszona, a samo rozstrzygnięcie będzie pozytywne dla nas wszystkich, dla mieszkańców Olsztyna, dla realizacji projektu Projekt dla Pokoju. Dziękuję bardzo.